Co dalej? Nie oglądaj paszy dla idiotów, szczególnie tej politycznej. Zamiast tego poszukaj treści bardziej wartościowych albo po prostu robionych z pasji. Możesz też pomyśleć o tworzeniu czegoś samemu, nie musisz być w tym dobry. Nie musisz nawet się pod tym podpisywać. Ważne, by sprawiało to tobie przyjemność, a kto wie, może sprawi też komuś innemu. Ja osobiście zacząłem prowadzić mini kanał o grach, które lubię i faktycznie się dobrze przy tym bawię. Bądź też po prostu świadomy botów i farm różnego rodzaju. Pan Kowalski, który nie popiera tej całej partii X, ale najprawdopodobniej nie istnieje, a jego konto jest zarządzane przez jakiegoś speca od PR-u. Oracz Lewaków 11, który pisze, że wszystkie kobiety to prostytutki, prawdopodobnie robi to, żeby narobić sobie wyświetleń od oburzonych ludzi. Olej ich. Nie wchodź z nimi w interakcje, nie odpowiadaj na ich zaczepki i nie bierz na poważnie ich bzdur. Wreszcie domagaj się od polityków zmian w regulacji internetu. Giganci technologiczni nadal płacą śmiesznie niskie podatki, nadal też nie ma żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o zalewanie sieci fałszywymi kontami i manipulowanie opinią publiczną za ich pomocą. Krok po kroku, odbierajmy internet korporacjom i złym aktorom. A być może któregoś dnia zalogujemy się do sieci, która już nie będzie przypominała ciemnego lasu.